Cześć moi mili, za wami Tiguan, całkiem świeży, dwulitrowy, na mokrym kolektorze z sącem już i będziemy robili rozrząd. Ciekawe, czy tutaj w tym rozrządzie cokolwiek innego znajdziemy, niżeli na wszystkich innych, które widzieliście przy Audi. Tu mamy Tiguana 4Motion, bardzo ładne środki, dlatego nagrywam materiał, bo chciałbym go wam w ogóle po prostu pokazać. Mało takich Tiguanów się spotyka, przynajmniej u nas w mieście. Rzadko takiego można zrobić ze względu na to, że po prostu jest ich bardzo mało, szczególnie jeszcze w napędzie 4x4, w skrzyni DSG, no i w środku na fajnym wypasie. Także już wam pokazuję, jak taki Tiguan się prezentuje. Może czasami ktoś by się zastanawiał kiedyś, czy wziąć, czy nie wziąć. Zawsze taki materiał, który pojawi się na YouTube, myślę, że zawsze fajna wskazówka i jakaś to taka... Zawsze ktoś widzi to inaczej, niżeli tylko opis z forum, prawda? Takowy Tiguan prezentuje się tak, słuchajcie. Tak wygląda w środku. Bardzo fajne radio już tutaj. Wizual. O, tutaj mamy liczniczek. I wszystko już wam odpalam. I tak się prezentuje nasza fura. Proszę bardzo. Ciekawe naprawdę rozwiązanie. Fajne kolory podobierane. Inaczej niżeli w Audi czy w innych VW-ach. Arteona, którego widzieliście nie tak dawno, jest, słuchajcie, też inaczej zupełnie to rozwiązane. Fajnie, bo jest kamera 360, zaraz zobaczycie. O, kamerka 360. To już jest fajnie. Oczywiście 4x4 mamy, moda. No i liczniczek. Tak jak widzicie, tutaj wam nie pokażę wam wszystkiego oczywiście na warsztacie, jak to się zachowuje, jak wygląda licznik podczas pracy tego, tak? No bo tutaj nie będziemy nim na ten moment jeździli. Generalnie po co przyjechało auto? Auto przyjechało po to, żeby wymienić rozrząd i płyny. Co prawda jest 150 tysięcy w tym samochodzie, natomiast no, klient tutaj, oglądając też jakby nasze materiały, nie tylko, wie o tym, że pompy z przesłoną, które są tutaj często na awarię tych pomp, po prostu zdecydował się, że mimo wszystko warto by było wymienić ten rozrząd. No i mimo wszystko ja go za to szanuję, ze względu na to, że faktycznie nie są to jakieś Bóg wie jakie koszta, wymienić rozrząd i zapomnieć o temacie. Także tak, pod maską prezentuje się to tak. Mamy trochę inny zbiorniczek. Mamy Midsymilac, ten co też wspominałem. Pamiętajcie, że tu w środku jest takie sitko z takimi granulkami w środku, które jak się da to dobrze usunąć, jak się nie da to dobrze wymienić zbiorniczek, żeby się to kiedyś nie wysypało, nie zarypało całego układu chłodzenia. Wlewamy oczywiście płyn tutaj G13. Dodatkowo widzimy tutaj, że mamy kunę. Zobaczcie, mimo iż odstraszacz widzę jest zamontowany, mamy kunę. I co więcej, mokry kolektor. Tak to się prezentuje, no i resztę będziemy dogrywali zaraz podczas rozbierania. Autko, słuchajcie, widać, że bardzo zadbane. Widzę to po tym, że po prostu choćby plastiki czy wszystkie inne elementy tutaj są wyczyszczone. Auta w tym przebiegu, czasami jak trafiają, to naprawdę wyglądają kiepsko. Tutaj jednak wszystko jest ładnie poczyszczone, także właściciel o auto dba, nie ma co powiedzieć. My się bierzemy brali za rozebranie tutaj naszego rozrządu. Kod silnika w tym CUAA jest dokładnie. CUA, także mamy jednostkę dwulitrową. No i co? My po kolei bierzemy się za rozebranie rozrządu, podniesiemy wam go do góry. Zobaczycie, jak takie auto prezentuje się od góry, jak wyglądają te napędy i wszystko po kolei wam pokażę, żeby w razie mieć jakiś kiedyś pogląd, jak taki rozrząd wygląda, czy go warto robić przy takim przebiegu, czy nie warto. To wszystko zobaczycie w tym materiale. Między naszym ślicznym Tiguanem, słuchajcie, wymieniamy olej w skrzyni biegów. 1.6 GDI, Kia Ceed, Hyundai i inne. Jakby ktoś potrzebował, taka tylko informacja, 75W85, korek zlewowy, korek wlewowy. Tutaj mamy, odkręcamy, banalnie prosta wymiana, także jakby ktoś potrzebował, to na tym filmie oczywiście zobaczycie. I to jest bardzo proste, kawałek strzykawki bądź rurki, wlewamy sobie tędy, wchodzi około 2 litrów oleju. Etap, słuchajcie, taki jak widzicie, czyli odciągamy sobie filtr paliwa, zabezpieczamy go tutaj, żeby robka nie ciekła. Kilka przewodów trzeba odłączyć, bo jest za ciasno. Część przewodów zostawiamy, co prawda wedle instrukcji powinno się to wszystko odłączać, ale nie ma sensu. Także tutaj mamy od wtryskiwacza AdBlue przewody. Od dołu tak to wygląda, słuchajcie. Tu mamy Webasto nawet w tym aucie założone, także naprawdę autko na wypasie. Od dołu coś zobaczycie, tak wam to pokażę. W ten sposób wygląda ten rozrząd. Auto ma 100 parę tysięcy.
No i czy możemy się tu czegoś czepić na ten moment? No chyba nie, tak naprawdę, bo pompa jeszcze, jak widzicie, jest sucha, nic tu się nie dzieje. Tutaj też zero wycieków, gdzieś tu spod wałka, zapoceń jakiś tam na Simmeringu też nie widać, także auto naprawdę czyste. Także tutaj nic dodatkowo nie wymieniamy, zostawimy wszystkie Simmeringi oryginalne, bo nie ma sensu pchać tu od razu pieniędzy w to i zrzucać oryginału, póki to wszystko jest dobre. Teraz bierzemy się za blokowanie rozrządu, zaraz Wam to pokażemy i zrzucamy pasior. Kolejny etap, słuchajcie, za nami, zobaczcie, paseczek jest założony, cały zestaw Contiego, pompa, wszystko jest poblokowane jeszcze, zobaczcie. Tutaj ważne, widzicie, nakrętka jest poluzowana, kółko ma być luźne. Tutaj fasolka, którą widzicie, też ma być poluzowana, musi być luźna, żeby kółko się ładnie napinało. Na dole blokada, nasz Simmering, płyn spuszczony, nowa pompa założona, do tak nowych aut absolutnie nie z żadnego silikonu, niczego, tylko zakładamy na uszczelkę i tak ma wyglądać poskładany rozrząd w tego typu samochodzie. W międzyczasie jeszcze, słuchajcie, między Tiguanem, rozrządem i wszystkim, tutaj podnosimy sobie w takim sterowniku w Peugeotie 4722, podnosimy sobie moc, no i leci sobie już, słuchajcie, plik. Urządzeniem Flex tutaj to wgrywamy, podnosimy mapę, około 40 PS-ów powinno być więcej. Tutaj już wpakujemy mapę do środka, sterowniczek EDC16 CP39, to jeszcze starszego typu sterownik, no i pakujemy zaraz do auta, no i dalej kończymy Tiguana. Tiguan, słuchajcie, prezentuje się w ten sposób od spodu. Zawieszenie totalnie klasyczne, napęd 4x4 tutaj wygląda tak, słuchajcie. Tego typu osłony przegubowe, zobaczcie, jak to wygląda troszeczkę inaczej niż w tych klasycznych autach, które mamy do czynienia na co dzień. Aktywne aktywomorzatory utwardzane. Jeszcze oryginałki i najlepsze to, że to Monroe robi. Z przodu zaraz Wam pokażę, że normalnie Monroe ma podpisaną umowę, a tu też widać, zobaczcie. Monroe mają podpisaną umowę, już nie Zachs, tylko Monroe ma podpisaną umowę z Volkswagenem, no i sobie tak sobie to tłucze. Mamy tutaj przepustnicę wydechu, żeby więcej nam spalin tłoczyło z powrotem do samochodu. Nasza kochana ekologia, zawieszenie z przodu, czujnik poziomowania ksenonów, amortyzator, słuchajcie, Monroe, tak jak widzicie, z przodu. No i w sumie co, auto jak auto, bardzo, bardzo klasyczne zawieszenie, bez żadnych tutaj udziwnień. No i płyta kręcona klasycznie też. I to wszystko właściwie, słuchajcie. O, tak to wygląda. No i plus oczywiście napęd 4x4, no to nie jest klasyczne, który idzie nam tutaj pod tymi osłonami wszystkimi, które tutaj widzicie. Tam mamy wał, który dochodzi nam tu. No i tak to wszystko wygląda. No i słuchaj, to jesteśmy po rozrządzie, wszystko poczyszczone, płyny uzupełnione. I teraz pakujemy się do środka. Zobaczymy, jak nam to zapali. Pedał wciśnięty. Pstryk. No i jest elegancko. Witaj Damian, klient się nazywa Damian. Odpalony chodzi. Teraz musimy go jeszcze odpowietrzyć komputerowo, wygrzać, no i do klienta. Jazda próbna naszym Peugeotikiem. Nasz Peugeotik już zasuwa. Parę koni dostał, około tam, tak jak mówiłem, 44, jakoś tam mniej więcej z obliczeń nam wychodzi. Zrobimy zaraz jeszcze pomiar tego, co nam wyszło. No i generalnie rzecz biorąc, tak dzień się nam, słuchajcie, zakończył. Jeden dzień obskoczyliśmy trochę tych samochodów, parę newsów, które widzieliście. Wiecie, jak w Kia już wymienić olej w skrzyni. Widzicie, jak w takim Tiguanie wygląda wymiana rozrządu. Widzieliście, jak taki Tiguan jest zbudowany, czy jest coś specyficznego, czy nie ma. No i mojej drodzy, nasza czarna perełka już na drodze wyjechała. Zobaczcie, że tutaj mamy 320 km na godzinę na blacie, także naprawdę z dwulitrowego silnika sporo osiągi, wiadomo, 320 to może nie pociągnie, no ale nawet 260 to całkiem fajnie. Słuchajcie, co mogę powiedzieć o tym aucie? Naprawdę świetnie się ten samochód w ogóle prowadzi. Łopatki, wszystko fajnie dopracowane. Zawsze mówiłem, że Audi jest dużo lepiej dopracowane, natomiast ten Tiguan zrobił na mnie powtórnie dobre wrażenie, bo już jednego takiego robiliśmy. Tylko nie w takim wyposażeniu, był w ośce przedniej tylko pędzony, nie był czterny, był 4Motion, nie był w R-ce przede wszystkim. Także ten jest naprawdę piękny. Co więcej mogę powiedzieć, no zrobił na mnie na tyle dobre wrażenie, że prowadzi się bardzo wygodnie, jeździ się cicho, bo z reguły Volkswageny mają to do siebie, że stosunkowo do Audi, jakieś na przykład Q5, Q7, jednak w tych Volkswagenach, słuchajcie, jest dużo głośniej. Nie wiem, czy też macie takie wrażenie, jeżeli macie z czym porównać, natomiast w tym Tiguanie jest naprawdę świetnie to rozwiązane, dodatkowo duży wyświetlacz czytelny, fajny, wygodny, jeszcze z powłoką zauważyłem, że jak słońce świeci, nie ma tych zamazów takich. No skrzynia DSG oczywiście standardowo, no i 4x4, no tutaj robi wrażenie te 4x4. Auto już mamy tutaj, słuchajcie, zagrzane. I co Wam więcej, słuchajcie, na tym auto? Ja o tym aucie mógłbym powiedzieć tyle, że polecam. Szczerze, mega, mega zrobiło na mnie wrażenie, szczególnie w pakiecie R, bo z reguły jest tak, że no te zwykłe pakiety no jakoś tak nie są aż tak piękne, a natomiast ten w tym czarnej perle jest naprawdę super.
w środku cicho, fajnie wyposażony, jakby ktoś kiedyś się zastanawiał, brać. Brać naprawdę śmiało i naprawdę fajnie to jedzie, słuchajcie. Z tego co wiem, to auto jeszcze nie jest po żadnym chiptuningu, ani po niczym, także jak na serię, naprawdę super sprawa. Dodatkowo tutaj prawdopodobnie klient niestety będzie musiał się troszeczkę zastanowić nad kołem dwumasowym, bo słychać już te koło dwumasowe przy gaszeniu szczególnie silnika, delikatne poszarpywania gdzieś tam są, także jest to już wyczuwalne niestety przy tak niskim przebiegu, ale spowodowane to jest czym? Nie tym, że klient źle jeździ, czy auto jest złe, tylko spowodowane jest to tym naszą ekologią. Nasza ekologia powoduje to, że w tych samochodach jeździmy na bardzo niskich obrotach przede wszystkim, tak? A skrzynia automatyczna zrzuca te biegi, cały czas jeździmy na obrotach 1500, 1600 przy takiej spokojnej jeździe, no 1300 nawet czasami, no i to jest niestety morderstwo, morderstwo, słuchajcie, dla tego dwumasu, dla tych samochodów. No nic z tym nie zrobimy, aż nic. Możemy zrobić to, że edytujemy mapy w skrzyni biegów, przepraszam, najmocniej. No i podnosimy te obroty w tych samochodach, żeby auto sobie spokojnie jeździło na wyższych obrotach, tak? Jeździmy też te start-stopy i tak dalej, no to wszystko niestety ma wpływ na to, że dwumas, który w starszych pojazdach jakichś tam, które znamy, jeżdżą po ulicach, potrafi wytrzymać, nie wiem, 300 tysięcy kilometrów, 250, w zależności od stylu jazdy, mówię o skrzyni manualnej, wytrzymuje i jest ok, to w tych samochodach, gdzie tak naprawdę powinno być ok, bo są świetnie wykończone, mega komfort jazdy, nowe samochody, to jednak nie jest ok. No jest to przykre, no ale niestety tak jest. Wiecie, te części mają wytrzymać tylko okres gwarancyjny, a dwuletni okres gwarancyjny, to nie wiem ile by już musiał klient jeździć, nawet będąc przedstawicielem handlowym, to może by wyjeździł tyle, żeby ten dwumas się rozklekotał. No tutaj niestety już klient musi sobie podjąć decyzję sam. Przypuszczam, że na pewno to zrobi, bo widać, że dba o samochód, także profilaktycznie zrobił rorząd chociażby, także ja serdecznie pozdrawiam tego klienta. Dziękuję za zaufanie, dziękuję za kolejny fajny samochód, który do nas trafił, a Wam życzę miłego oglądania i dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.